Bardzo mi miło, witam wszystkich. Bardzo mi miło, że przyszli wszyscy miłośnicy sztuki, że tyle osób się stawiło tutaj. Ciągle przychodzą z takim zainteresowaniem. Nie spodziewaliśmy się w takiej frekwencji. Jest nam bardzo miło, że po prostu mamy tylu no właśnie znajomych, którzy się naprawdę interesują tym i sami przychodzą tutaj, bo są ciekawi, co mamy do zaprezentowania. Chciałbym przedstawić moją znajomą, młodą artystkę, malarkę przede wszystkim, bo wystawia tutaj swoją pracę, ale artystkę, Olę Dębicką, młodą artystkę Olę Dębicką, przepraszam. I mam nadzieję właśnie, że to nie będzie jej pierwsza wystawa i nie ostatnia. I mam nadzieję, że właśnie pociągnie ten temat i zostanie malarką tak jak Frida. Nie no to, ale nie tak samo jak Frida, bo każdy powinien mieć swój styl, no nie? I o to chodzi właśnie. A nasze prace się różnią. Ja bym powiedział, że ja inaczej kombinuję niż ona, bo ona bardziej żywo maluje, tak ekspresyjnie, znaczy tak po prostu no, pod wpływem chwili, a ja bardziej kombinuję i moje obrazy powstają z czasem. Bardzo się cieszę. Jak pomalować jak ty, to też będzie taka dobra jak ty. Bardzo się cieszę, że możemy razem zrobić tą wystawę. No i lepsza. Bardzo się cieszę, że razem właśnie możemy zrobić tą wystawę. Bardzo się cieszę. Bo zrobić wystawę to nie jest taka prosta sprawa. Tym bardziej, że ja muszę pożyczać wszystkie swoje obrazy, bo są już sprzedane. I jeżeli chodzi o Olę, to są jej świeże prace, to co ona ma, bo to jest jej pierwsza wystawa. A moje prace to jest taka retrospektywa, ale starałem się dobrać takie prace, bo ja już jestem trochę pooglądany. Także tutaj ci ludzie, którzy są, znają moje prace. Po 40 jesteś. Proszę? Po 40 jesteś. No. Serio? Ale starałem się jeszcze dobrać takie prace, których jeszcze nikt nie widział. Albo żeby przynajmniej, no, które były raz wystawione, albo właśnie na wystawach STKP. Bo żeby nie było nudy, nie? Co jeszcze? Chciałbym podziękować dziewczynom, że przygotowały taki świetny klimat. Brawo, brawo, brawo! W sumie o to chodzi, że to jest był mój pomysł, żeby zainicjować taką. To jest pierwsza taka wystawa w kramie RAM. Jeszcze będę miał w tego typu galerii oprawy obrazów, bo kiedyś mój kolega Krzysiek Krawiec miał wystawę. Jak się nazywa ta ulica? Na Mickiewicza, tam był taki antykwariat w bramie. Ale to był antykwariat, nie galeria oprawy obrazów. No i właśnie to jest. Ciekawe według mnie, że pierwszy raz właśnie wystawę i jak widać, jak się zorganizuje taką wystawę, to widać ten klimat, że ta galeria inaczej wygląda, inaczej, w inny sposób, innym życiem żyje niż jak tylko są obrazy na sprzedaż i tak dalej. A to jest taka wystawa właśnie. Dziewczyny to świetnie zorganizowały i dzięki im za to. Po prostu poważne rozprawy podeszły. Wcale im w tym nie pomagałem, pierwszy raz tak było. Tylko wpadłem od razu na wernisaż. Cieszę się z tej frekwencji. I jeszcze co bym chciał powiedzieć, że właśnie też można podziwiać wkład dziewczyn, jeżeli chodzi o ramy. Moje obrazy są wszystkie w ramach, zresztą Oli też są oprawione. I te obrazy inaczej żyją w ramach niż. I to jest zasługa dziewczyn, bo one mają do tego oko, ślicznie oprawiają i fajnie jest zobaczyć swoje prace właśnie w takiej retrospektywie, bo twórczość czasami jest taka, że artysta sam nawet nie zdaje sobie sprawy, co on robi, a jak zobaczy, taki jest proces twórczy czasami, dziki, ale jak zobaczy wszystkie swoje prace, naraz to jakoś tak patrzy na nie i sam się może sobie zdziwić, że jeszcze tak było. Brawo. Ja
obrazy są pomieszane. A można zadać pytanie? Nie są podpisane. Ja do artystki mam takie pytanie. Jak to się zaczęło wszystko, że właśnie ta droga, tą drogę obrałaś, bo wiem, że chyba start na studiach dotyczył głównie pedagogiki, tak? Więc... Ja wzięłam płótno, wzięłam pędzle i zaczęłam malować. Aha, czyli nie było jakiegoś takiego promotora, albo to natchnienie tak duszy, prawda? Że tak, no, tak nagle miałam taką potrzebę, tak? Przelania swoich myśli, tego co czuję, bo to jest dusza artysty, tak? Więc jakoś tak to na takiej zasadzie. Stało się, relacje. Czy te obrazy pokazują jakąś historię, drogę w życiu? Bo to ja rozumiem, że każdy obraz, tak jak powiedziałam, ma jakąś ukrytą treść. I właśnie zawsze mnie ciekawi, co artysta chce powiedzieć poprzez dany obraz. Ja zdaję sobie sprawę, że obraz to tak jak człowiek. Każdy jest inny i ma jakąś głębię artystyczną i pewną myśl zawartą. I chciałam spytać, czy te obrazy mają jakąś ukrytą tą głębię, może jakąś drogę, jakiś przekaz taki... Każdy obraz powstał w ten sposób, że coś mnie zainspirowało w moim życiu. Na przykład tutaj jest klatka schodowa w Nowej Hucie, gdzie mieszkałam. Jest mój pies, jest twarz kibica, jak byłam na meczu. Każdy obraz jest związany z jakimś wydarzeniem w moim życiu. Super. Czyli po prostu... oglądać, czytywać się. To chciałem powiedzieć. Zapraszam na degustację sztuki. Degustację? Tak, no do na degustację. Nie, pięknie. No to się wszystko łączy. No nie tylko degustacja, konsumpcja, tylko właśnie degustacja sztuki. Wrażeń artystycznych.